Poprzednio mówiliśmy o dwóch aspektach budowania postaci, wewnętrznym i zewnętrznym. Dziś na chwilę odłożymy rozmowę o wyglądzie postaci i skupimy się na tym, co ma w głowie. Jest pewien skuteczny sposób, który tutaj dobrze się sprawdza. Trzeba zadać sobie ważne pytanie. Czego nasz bohater chce? O czym marzy? Po co nam ta wiedza? Ważne, żeby zrozumieć, czego chce nasz bohater, bo od tego zależy cała historia. Jeśli postać nie wie, czego chce, trudno będzie jej dojść do celu podróży, a to klucz do dobrej opowieści. Kiedy wybierasz film, jeden z ulubionych, pewnie bardzo szybko pominiesz tę część, w której bohater mówi: na tym mi zależy. Chcę być zwycięzcą. Chcę zostać królem. Zostanę najlepszym szefem kuchni na świecie. Postacie muszą mieć swoje cele i do nich będą dążyć każdego dnia, w każdej sekundzie swojej historii, bo im na tym zależy. Marzenia uskrzydlają i zmuszają do działania. Nasz bohater ma swoje cele i zrobi wszystko, by je osiągnąć. Potrzeby z kolei pozwalają nam się uczyć czegoś, co pozwala dorosnąć, osiągnąć życiowy sukces. Na przykład bohater może odkryć, że do szczęścia potrzebuje się dzielić swoimi marzeniami, by czuć spełnienie. Odróżnienie marzeń bohatera od jego potrzeb jest kluczowe w procesie budowania postaci. Chce czy musi? Każdy z nas o czymś marzy. Rany, chciałbym mieć tę nową brykę. Albo tak bardzo marzy mi się ten nowy gadżet VR. Byłoby super. A co muszę zrobić? Na przykład utrzymać rodzinę. I pewnie też mieć dobre relacje z ludźmi i tym podobne. Często myślę sobie, że nasze potrzeby są tematem tabu. To trochę jak z jedzeniem zieleniny. Większość z nas ma słabość do słodyczy, czyli tego, co jest przyjemne. Ale czasem z rozsądku robimy czy jemy to, czego wcale nie chcemy. Dopiero wtedy nasz posiłek jest pełnowartościowy, jeśli mielibyśmy się bawić w analogię. I w przypadku postaci trzeba nazwać te potrzeby, a czasem nawet zestawić potrzeby z marzeniami w pewnej sprzeczności. To wzmacnia bohaterów i sprawia, że poddawani są różnym próbom, a to z kolei ich kształtuje. Na przykład Woody w Toy Story chce być ulubioną zabawką Andy'ego na zawsze, ale musi nauczyć się dzielić. Dzielić się z przyjaciółmi i nie zawsze musi być najlepszy. Czasem bohater o czymś marzy na początku, ale potem jego potrzeba staje się totalnie nierealna do spełnienia. Sally w Potworach chce awansu w swojej firmie. Niewiele się od nas różni. Prawie każdy chce zyskać uznanie i być w czołówce w swojej branży. A z drugiej strony mocno mieszamy muszyki, stawiając mu na drodze Boo. A przecież w ogóle nie brał tego pod uwagę. Jednak ta mała dziewczynka naprawdę go potrzebuje, więc on zaczyna zastanawiać się, na czym naprawdę mu zależy. Jeśli się wyda, że opiekuje się ludzkim dzieckiem, zaprzepaści to, na co tak ciężko pracował, i to straci. Więc to, na czym mu zależy i z czym się tak bardzo obnosi, i trudna decyzja o zaopiekowaniu się kimś wzajemnie się wykluczają. Jego serce topnieje, bo zaczyna troszczyć się bardziej o Boo, niż przejmować się ścieżką kariery. W zasadzie kariera przestała mieć dla niego znaczenie. I wybierze to, czego w życiu potrzebuje. Więzi. Więzi z inną osobą. On potrzebuje Boo w swoim życiu. Ja myślę, że nasze pragnienia bardzo często dodają takiej opowieści blichtru, ale to jednak potrzeba będzie emocjonalną kotwicą, która pozwoli zapamiętać film po wyjściu z kina i na wiele lat. W kolejnym ćwiczeniu będziesz mógł pogłówkować trochę nad marzeniami i potrzebami znanych ci bohaterów oraz tych, których postacie dopiero stworzysz.